No witam bardzo serdecznie, słuchajcie, przede mną kolejny projekt, prototyp praktycznie wykonany, będzie to power mixer w takiej małej obudowie, z takim małym radiatorem z tyłu, a mianowicie tak, wyłączone, włączone, to będzie na podkładki mikowe, słuchajcie, w ten sposób zamontowane, już wam pokazuję. O, to jest nasza końcówka mocy, słuchajcie. To jest końcówka mocy na KD502. Na tej zasadzie to będzie zamontowane. Tak, projekt, który tutaj praktycznie widać już w iglu, jest wykonany. Jest to tradycyjna, że tak powiem, końcówka mocy. Całość będzie do pobrania na mojej stronie. Strona nazywa się piracz.pl. Już ruszyła, serwer już ruszył. Filmy z montażu tej końcówki, z całego projektu, czyli tego power mixera, którego tutaj chcę wstawić na takim transformatorku. Końcówka mocy, do tego będzie tutaj cztery wejścia, cztery wyjścia. I w takiej małej obudowie. Będą filmy już na prywatnym YouTubie. Czyli piracz.pl, www.piracz.pl. Zapraszam. Opis końcówki będzie podany na forum. forum.piracz.pl, czyli jednym słowem, na tej samej stronie jest już forum uruchomione. Wielkie podziękowania dla Studiego, dla Marcina za praktycznie, no, za całokształt. Załatwił, że tak powiem, zasponsorował sprzęt, przyjechał, postawił serwer, serwer działa. Zresztą ci, co są na Zello, to już wiedzą. No i teraz tak. Jak to odpalić? Może pierwszym etapem to jest końcóweczka tradycyjna, lata 70. 72, 78, nic to nie jest zmieniane, oprócz tego, że jest na nowych elementach, płytka została też zaprojektowana. I co dalej robimy? Musimy ustawić 0 na wyjściu głośnika, czyli tak, tutaj mamy sobie kabel głośnika, podłączenie oczywiście przez żarówkę. Na początku mamy voltomierz, ustawmy sobie tak do 200 V, bo tu idzie 2x40, zresztą zaraz zmierzymy, jak idzie napięcie. I teraz tak, skręcamy do minimum w lewo potencjometr od ustawienia prądu. Jest to ten pierwszy od radiatora potencjometr, ten drugi to jest do ustawiania punktu 0, żeby nie było plus, minus na wyjściu na głośniku, ma być 0. Gdy mamy ciszę. I zobaczcie, o, teraz coś tu pokazuje 1.1, ale na razie jeszcze nie jest włączone, to z kondensatorów idzie. Nierówno się rozładowały. Takie są rozrzuty kondensatorów. Ustawiamy na minimum prąd spoczynkowy. Ustawiamy sobie mniej więcej na środku potencjometr. Słuchajcie. Od balansu, czyli od napięcia stałego na głośniku. Podłączamy voltomierz pod wyjście głośnikowe i spróbujemy go odpalić. Odpalamy, słuchajcie. O, dobry znak. Było błyśnięcie żarówki. No i mamy praktycznie 0 na wyjściu. Ale te 0 to nie jest 0, bo przełóżmy sobie na 20 V, mamy 0,23. Od ustawienia, kurczę, że tutaj nie widać, VR5, P5, o, ustawiamy sobie, o, jedziemy do zera, już mamy minus, nie, to za bogato. Minus 10, 0,10 V, 0,6 V, troszeczkę w prawo, musimy sobie ustawić.
plus 10. Musimy tutaj jak najbardziej 0 zrobić. Na głośniku ma być 0, a nie membrana wypchnięta albo wciągnięta. O, za bogato. Na kolumnie głośnikowej ma być 0. Minus 2. Jest. No, była do przodu. Czyli zjeżdżamy jeszcze w prawo troszeczkę na minus. On jest zimny w tej chwili, bo nie ma. Prąd spoczynkowy jest zjechany na minimum, nie? Okej, słuchajcie. Obserwujcie tę żarówkę. Ona się delikatnie żarzy. Delikatnie się żarzy. Znaczy, że prąd spoczynkowy płynie przez ten obwód. Zmierzmy sobie, jaki to prąd. Ustawmy sobie na napięcie 20 V na początek. Przyłóżmy sobie do rezystora pierwszego emiterowego 0 na 2 V. Ustawiamy voltomierz. Mamy 0,20 prąd. Na każdym będzie taki sam. 0,21. Przyłóżmy sobie teraz tu na dodatnie 0,28. 0,30, czyli prąd płynie do góry. Jednym słowem, musimy go sobie ustawić na 200 mA, tak jak było. Zobaczcie, żarówka mocniej się świeci, żarówka się ściemnia, czyli ograniczamy prąd. Nie możemy ustawić, czyli będziemy musieli zmienić jeszcze jeden opornik. Będzie to chyba konieczność. 0,3 jest za dużo. Wymieniamy jeden opornik, bo to jest jeszcze prototyp, także ja to szybciutko zrobię. O ile tutaj mi się nagrzeje rozlutownica, o ile u nas podłączona. Co ja tu mogę wyłączyć? Mogę wyłączyć, tak, dobra. Dobra, się grzeje sobie rozlutownica. A my spróbujemy teraz tak, trafo odłączone, ok. Wyciągnijmy, przygotujmy sobie, tu jest 470 ohmów, ja tu muszę go zmienić na 0,607 ohma nawet, na 300 ohmów dać większy, żeby bardziej zbić ten prąd, czyli albo 750 ohmów dać, co ja tu mam za rezystory, 750. 470 na 750 to jest 300 ohmów więcej. To będzie dobrze. 820 to nie, to już jest za dużo. 820 nie, to są za duże. 820 są za duże. Trzeba poszukać mniejszych. O, proszę bardzo, jest 680, będzie dobry. 680 ohmów. Dobrze. Od PR-ka, po prostu już się skończyła regulacja, a jest za duży prąd spoczynkowy. On idzie tutaj z tej strony. Tu jest PR-ek. Tutaj siedzi, dobra. No, może już rozlutujemy. Wyciągnijmy go sobie. Okej.
Wstawmy 680 ohmów. Wzmacniacz, jak widać, po zmontowaniu od razu rusza, tylko że przez żarówkę musimy tutaj ustawić dużo mniejszy prąd, o połowę mniejszy niż powinien być, czyli na rezystorze powinno być spadek 0,1, czyli 100 mV. 100 mV, a rezystor jest 0,23 Ohma, czyli prąd spoczynkowy przez niego popłynie 0,23 razy 0,1 230 mA w pełni. W pełni. Jak żarówkę wyciągniemy, pominiemy, nie? Dobra, teraz tak, książki. No dobrze, to teraz skręcamy go do minimum. OK. I odpalamy jeszcze raz. Było błyśnięcie. I teraz sprawdźmy, jakie mamy napięcie na emiterowym rezystorze. No zero. Faktycznie prąd nie płynie. Czyżbym tutaj coś miał? Między tym a tym. Mamy 0,13 V na głośniku i 0 prądu spoczynkowego, czyli tranzystory są zamknięte. Czyli jednym słowem przekręcamy tak, żeby się zażarzyła nam żaróweczka. O, zaczyna się żarzyć. To znaczy, tam było 0,2, tak? 0,2 to przy żarzeniu żarówki, czyli jednym słowem. Tak, mamy 13, widzicie? Czyli mamy 130 mA. Troszeczkę zmniejszmy. Musimy tu połowę tego, co chcemy ustawić. Chcemy ustawić 200 mA prądu. Jeśli 0,27 Ohma ma rezystor, to przy 100 mV mamy 270 mA. Jeśli, a chcemy 200, czyli przy 100, czyli mamy ustawić około 0,09, czyli 90 mV. 90 mV musimy ustawić, to za bogato to się rozgrzewa. I zaraz sprawdzimy przy okazji, to jest tranzystor prądu właśnie od ustalenia tego prądu spoczynkowego. On jest teraz zimny, chociaż radiatory już są letnie, bo prąd popłynął przez tą moją gadkę, no nie zdążyłem. 0,23, za dużo. Zmniejszamy. OK. Prąd spoczynkowy. 0. Jest, pięknie. Czekajcie, czyżby się zbudził. 0,07. Git. 0,07. Czyli mamy razy 27. Czyli mamy tak 70, 200, około 200 mA na 200 mA płynie prąd spoczynkowy. Dobrze? 20 mA płynie prąd spoczynkowy, tak jak ma być. Czyli tutaj ma być na obojętnie którym rezystorze sprawdzimy, ma być około 0,07 do 0,09, jak się nagrzeje. O, zobaczcie, 0,09. 0,09. Przyłączmy sobie do 200 mV. Mamy 9, o, mamy już 10. Ale teraz patrzcie. Jaki myk. Tranzystorki się nagrzewają, ponieważ ten tranzystor
nie jest zamontowany do radiatora. On będzie zamontowany dopiero do tego radiatora. Tu cały radiator będzie do tego przykręcony i tranzystorek będzie na radiatorze. Podgrzejmy sobie mniej więcej ten tranzystor od prądu spoczynkowego do tej temperatury, co mają w tej chwili. One są delikatnie, delikatnie cieplutkie. Zobaczcie, żarówka całkowicie zgasła. I teraz zmierzmy sobie prąd spoczynkowy. Tu ma nie przekroczyć 10 mV. Co my tutaj teraz zmierzymy? 0,01. Widzicie, jaka odchyłka? Praktycznie nie ma prądu spoczynkowego. Po podgrzaniu tranzystorka 0,012. Widzicie? Spadek 0,02. Pięknie. Słuchajcie, pięknie stabilizuje. Wszystko stabilizuje. Tylko patrzcie, nie mamy zera teraz. Po ustawieniu prądu musimy doprowadzić znowu punkt 0 na wyjściu głośnika. Już on w tej chwili jest trochę delikatnie letni. O. Teraz mamy piękne 0 na głośniku, prawie. Zobaczcie, no jak jaja. Bo płynie prąd. Moment, nie w tą stronę przekręciłem. Bo prąd płynie, rezystorki delikatnie, tranzystorki mocy się nagrzewają, a ten nie. Ten musi być jednak na tym radiatorze i on wtedy będzie stabilizował to. Zero, nie? Troszeczkę podgrzejemy, zobaczcie, już poleciało na minus. A tylko z tego poleciało na minus, bo on ma teraz taką samą temperaturę jak... Czyli jednym słowem, ostateczną korektę tego prądu, punktu zera i prądu spoczynkowego zrobimy po odłączeniu żarówki, po zamontowaniu radiatora i po dokręceniu tego do radiatora. Będziemy rozgrzewać go sobie hotem delikatnie będziemy sprawdzać, jak ten prąd pływa. I on ma być praktycznie ustabilizowany tak, żeby tutaj było jak najbliżej zero wyjścia na głośniku. Cała filozofia i cała filozofia. Wzmacniacz, końcówka mocy 200 W ruszyła bez żadnego problemu od pierwszego kopa. Resztę odcinków słuchajcie na prywatnym kanale piracz.pl. Zapraszam na stronę, zapraszam na forum. Będzie na pewno temat całego, jak już będzie skończony. Całego power mikserka. On będzie fajny, będzie miał cztery wejścia. Cztery wyjścia, w tym, że wyjścia, suma będzie podwójna, czyli cztery kanały, czyli jedno będzie wyjście na wzmacniacze, bo będą dwa takie wzmacniacze. 2 razy 200 W. I dwa będą wyjście, czyli druga suma. Drugą sumę będzie miał na przykład na same basy możemy na to puścić, albo same środki będziemy mogli puścić, albo same górki na to puścić, albo cały sygnał jako odsłuchy na drugą końcówkę. Po prostu będzie miał wyjście z mikserka podwójną sumę. Tak chcę zrobić tutaj właśnie, żeby była podwójna suma. Ja pozdrawiam, zapraszam na forum, zapraszam na stronę www.piracz.pl. A się dowiecie. No i oczywiście słuchajcie. Wszystko będzie w iglu zrobione, cały projekt. Zresztą wszystkie projekty, które były na kanale, już są zamieszczone na serwerze FTP właśnie. Na tej stronie. Pozdrawiam. To by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Łapki w górę. Zobaczcie, fajnie. Żaróweczka ledwo się żarzy. Końcóweczka mocy pracuje. 200 W z tego trafa. Może wyjdzie. No, wyjdzie, musi wyjść. Pomiary na pewno będą w kolejnych odcinkach. Oczywiście odcinki też na stronie piracz.pl. Dziękuję za obejrzenie.